Grzegorz, po tych dwóch remisach to nie ma co ukrywać, znaleźliście się na tak zwanym musiku, bo nawet nie analizując specjalnie tego, co może się wydarzyć, dla Was zadanie na dwa ostatnie mecze będzie w tym momencie proste, bo 6 punktów powinno dać 8. Każda mniejsza zdobycz może tej 8 nie dać. Dokładnie, w przeciągu tygodnia skomplikowaliśmy sobie sytuację, bo dwa bardzo podobne mecze i w Zabrzu, i ten tutaj, gdzie prowadzimy grę i niestety nie możemy dowieść jednobramkowej przewagi do końca meczu. I tak, jak najbardziej, dzisiaj straciliśmy 2 punkty. A to spotkanie, czuliście się dzisiaj nieco gorzej niż w poprzednich spotkaniach u siebie, gdzie raczej dominowaliście przeciwnika? Czy dzisiaj po prostu Termalika okazała się, co tu dużo mówić, wymagającym przeciwnikiem i nieźle zorganizowanym na boisku? Z boiska czuliśmy na pewno to, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną w pierwszej połowie i szkoda, że nie udokumentowaliśmy to drugą bramką. Na pewno drużyny, które tu przyjeżdżają, oglądają i gdzieś tam próbują się dostosować do naszej gry, bo każdy, który przyjeżdża tutaj, ma w głowie to, że wcześniejsze mecze wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze i na pewno każda drużyna, która będzie przeciwko nam grała, będzie zadowolona z remisu. Remisów już być de facto nie może. Lechia gra jeszcze z Legią i z Ruchem Chorzów. Zapytam wprost, no bo teoretycznie można powiedzieć, że nie będziecie faworytem w Warszawie, bo Legia jest w niezłej formie, ale z drugiej strony potencjał Lechii też wskazuje na to, że możecie tam powalczyć o nawet pełną pulę. Dokładnie, z takim założeniem będziemy jechać. Mamy teraz 2 tygodnie do tego, żeby się przygotować jak najlepiej do meczu w Warszawie i na pewno podejmiemy rękawice. I to, że Legia jest faworytem, że zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, no nie świadczy, że musi ten mecz wygrać. Na pewno podejdziemy z bojowym nastawieniem i tylko będziemy mieli w głowach to, żeby zwyciężyć.